27 dzień lutego 2004 roku. Warszawska restauracja Champions hotelu Marriott i nowy produkt na rynku sportu walki w Polsce. Konfrontacja sztuk walki, a więc odpowiedź na pytanie, kto lepszy, karateka czy judoka? Zapaśnik czy zawodnik Muay Thai, taekwondo czy boks? Rozpoczynamy od pierwszego pojedynku. Pierwsi reprezentanci 8-osobowego turnieju o pierwszy historyczny pas konfrontacji sztuk walki. Jako pierwszy Łukasz Juras Jurkowski, który już zaprezentował się 300 osobom zgromadzonym wokół ringu restauracji Champions. Jest jego rywal Rafał Tomasiuk, warszawska Politechnika, reprezentujący kickboxing. Przemknął tam przez chwilę jego trener Robert Złotkowski, który również podczas tej gali pełnił rolę sędziego, więc wszystko już gotowe. Robert Kostecki, sędzią tego pojedynku i sędzią całego turnieju konfrontacji sztuk walki. Widzimy Łukasz Juras Jurkowski w doboku, charakterystycznym stroju dla taekwondo ITF, które przez wiele lat reprezentował, i Rafał Tomasiuk, kickbokser z Warszawy, a więc szybkie jeszcze przypomnienie zasad i za chwilkę rozpoczynamy pierwszą walkę w historii Federacji KSW. Jurkowski na biało w kickbokserskich spodniach. Tomasiuk, zaczynamy. Na razie spokojnie, na razie badanie dystansu. Widać charakterystyczne poruszenie się na nogach Jurkowskiego. Kapitalnie tutaj jest wodę, próbował wciągnąć swojego rywala. Tomasiuk na razie próbuje kąsać prawym prostym, ale ruszył teraz Jurkowski. Jakież piekielnie mocne kopnięcie i kolana spadają na głowę Tomasiuka. Ciężkie chwile warszawskiego kickboksera z Politechniki. Jest wejście w nogi i BOOM! Ale wyniesienie Jurkowski w pozycji bocznej i zobaczymy, który z tych zawodników reprezentujących style uderzane wyciągnął więcej z lekcji parterowej gry, z lekcji brazylijskiego jiu-jitsu. Zamknięty Tomasiuk w pozycji bocznej, uchwycona jeszcze głowa Jurkowskiego, a ten już spina się w dosiad. Jeżeli wyciągnie głowę, tak jest, to będą kłopoty Rafała Tomasiuka. Już bardzo mocne ciosy spadają na jego głowę. Proszę, Kazushi Sakuraba byłby dumny z takiego magicznego stereo. I wiele tych ciosów przyjmuje Rafał Tomasiuk. Bezlitosny z tego dosiadu jest Łukasz Juras Jurkowski. Odwraca się, oddając plecy Tomasiuk. Nie wiem, czy jest rozsądne, czy Jurkowski będzie w stanie skontrolować teraz wpięcie. Nie, jest ponownie w pozycji bocznej, chociaż niebezpiecznie przez plecy ponownie Tomasiuk. Jest pięcie jednej nogi, jest ręka na szyi i będzie rozciągnięcie, wypad ochraniać. Koniec pojedynku! Łukasz Juras Jurkowski przez Mataleo w pierwszej rundzie. Wow! Kapitalne otwarcie, kapitalna walka tej pierwszej historycznej gali konfrontacji sztuk walki.